Przed nim wylądował konik polny. Ciekawe, czy wężyk się takimi konikami żywi. No, muszę rozmawiać o wyniku koniki, że tak powiem, pojawią się potwory, które mnie opierdalą. Zjedzą, znaczy. Większość ludzi ogarnia strach na myśl o czymś takim, mnie również. Łonie ognisko w lesie. Siedzę sobie teraz samiutki w środku lasu, przy ognisku, które rozpaliłem sam. Słuchajcie, będę próbował rozpalić ognisko. Nie jestem w tym dobry, bo nie robię tego zbyt często, ale, że tak powiem, coś tam może się uda zdziałać. Tu mam trochę drewna z wczoraj, no, tu jest wczorajsze pobojowisko, tutaj troszeczkę naniosłem, no i tutaj było troszeczkę z wczoraj. Przejdę się jeszcze do lasu po jakieś małe, suche gałązki, może coś takiego znajdę. Ale super, że jest kora brzozy. Zobaczcie, to będzie brzoza, bo jakby lubiłem oglądać bushcraftowego swojego czasu, i on tam mówił właśnie, że kora brzozy się zajebiście nadaje do rozpalania ogniska. Więc jakby dzisiaj skorzystam z tej wiedzy. No i zobaczymy, jak mi się to uda. Ale najpierw do lasu. Po drewno. Nie wiem, może tu idziemy. Zobaczcie, kogo spotkałem, szukając drewna. Wenszyk się tutaj snuje. O, jak zapierdziela. Nie wiem, co to za wenszyk jest, nie znam się na wenszykach. Jakby. O, troszeczkę zmniejszone światło. Był koło studni ostatnio taki, ale nie miałem tam aparatu ani kamery, żeby wam pokazać. No i jest. Wenszyczek. O. Nawet jęzorka pokazał. O. Co my tutaj mamy? Przed nim wylądował konik polny. Ciekawe, czy wenszyk się takimi konikami żywi. No, nic nie robi. Dobrze, damy wężykowi spokój, idziemy szukać drewna. Słuchajcie, jak już wcześniej wspominałem, nie jestem jakimś asem w rozpalaniu ognisk, więc to będzie czysta improwizacja. Nie mam pojęcia, co robię, więc jakby zaczynam, bo nie ma czasu. Jak widzicie, ściemnia się, więc trzeba się tym zająć czym prędzej. Nadmieniam, iż jestem sam w lesie. Nie wiem, czy graliście w taką gierkę. Jak ona się nazywała? Kurde, nie pamiętam. W każdym razie była o survivalu. Tam się chodziło takim ludkiem i głównie chodziło o to, że jak się nie rozpali ogniska przed nocą, to zjadają was potwory. Także misja jest czelem tak septet, tak? No, muszę rozpalić ognisko, że tak powiem, pojawią się potwory, które mnie opierdalą. Zjedzą, znaczy. Dobra, wkładamy sobie na bok, tu będzie moje ognisko. Skorzystam z tych tutaj, aha, skorzystam, twarde. Dobra, muszę ułożyć jakiś taki fajny stosik, chyba. Wydaje mi się, że umiejętność rozpalania ogniska jest dosyć ważna i mam nadzieję ją dzisiaj nabyć. Potrzebuję brzozowej kory do rozpalenia ognia. Dobra. Coś tam mam, słuchajcie. Spróbuję to tak zrobić jakoś.
Powiem wam, że tak szybko rozpalić ogniska to mi się jeszcze w życiu nie udało. Jestem w te klocki niezły wyglądam. Które tak się fajnie rozjarało, to teraz trzeba do niego podłożyć wszystko co mam, a mam niewiele i niech to się wszystko zaczyna jarać.
Także jak widzicie, nie jest ze mną tak źle, udało mi się rozpalić ognisko. I to całkiem fajne. Przesunę się troszeczkę do niego. Zobaczcie. Świetne jest. O, sporo nawet bym powiedział, wyszło mi. No. Powiem wam, że w tamtym roku bałem się samemu zostać przy ognisku. A w tym roku nie dość, że sam rozpaliłem to ognisko. I jest niezłe. To jeszcze, że tak powiem, brak we mnie strachu, jeśli chodzi o samotne siedzenie przy ognisku w środku lasu, gdzie nie ma żywego ducha. Znaczy, mam nadzieję. No ale wiecie, to jest moja ostatnia noc tutaj. Jutro wyjeżdżam. Także chciałem właśnie coś takiego zrobić. Chciałem przeżyć jedną noc samemu w lesie. No bo nie oszukujmy się, nie każdy, powiedzmy, się z tym czuje dobrze. Większość ludzi ogarnia strach na myśl o czymś takim. Mnie również. Nie jestem to jakimś wyjątkiem. I właśnie powiem wam, żeby przezwyciężyć strach, trzeba się z nim zmierzyć. I w tym momencie ja się mierzę ze swoim strachem. Mam zamiar tu posiedzieć przy ognisku, póki mi się tutaj nie wypali wszystko. No grubsza, nie? No i zobaczymy. Mam nadzieję, że jakby nie będą mnie niepokoiły żadne odgłosy, aczkolwiek jakby niepokoiły, no to będzie dodatkowy test, żeby się zmierzyć ze swoim strachem, także zobaczymy. Kurde, muszę się odsunąć do tego ogniska, bo słuchajcie, jest po prostu mega mocne. Zobaczcie. Aż się odsunę, bo gorąco mi. No i przy okazji podłożę jeszcze, póki się ładnie pali, bo nie wiadomo, jak długo się będzie tak ładnie jarać. No. O nie, ognisko w lesie. Patrzę, że chyba posprzątałem już całe drewno. No, fajne ognisko zmajstrowałem, nie powiem. Siedzę sobie teraz samiutki w środku lasu, przy ognisku, które rozpaliłem sam.